Proszę Państwa, dzisiaj z nami są znamienici goście. Cieszę się, że do nas przyjechała pani poseł Katarzyna Lubnauer. Specjalnie przedstawiać nie muszę. Pani poseł jest nauczycielem akademickim, jest z Łodzi, tak nawiasem mówiąc. Pracuje w Komisji Edukacji i w Komisji Zdrowia, a więc w tych komisjach, które są dzisiaj nam wyjątkowo potrzebne, bo będziemy odbywali spotkania i z nauczycielami, i z przedstawicielami służby zdrowia. Jest z nami pan profesor Paweł Kowal. Bardzo się cieszę, bo tak trochę znienacka do nas przyjechał i tym bardziej nam miło. Miał być pan poseł Bartłomiej Sienkiewicz, ale niestety zmarła mu teściowa i nie może być, ale jest z nami pan profesor, historyk, politolog. Pracuje w Komisji Spraw Zagranicznych, z tego co wiem. Wszystko się zgadza, jak na razie przynajmniej. No i jest z nami mój przyjaciel Kazimierz Klejna, senator, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, z którym współpracujemy właściwie od 1997 roku, raz w Sejmie, raz w Senacie. Proszę Państwa, ja chciałbym Państwa też zaprosić na kolejne spotkania o godzinie 12:30 rozpocznie się spotkanie w Domu Rzemiosła z nauczycielami, o 14:45 z służbą zdrowia w naszym szpitalu przy ulicy 3 Maja. No i to najważniejsze spotkanie o godzinie 17 w Medyku Popularnym. Spotkanie otwarte z mieszkańcami, na które również Państwa zapraszamy. A teraz oddam głos naszym gościom, pani poseł Katarzyna Lubnauer. Proszę Państwa, Koalicja Obywatelska chce połączyć tutaj w Gnieźnie przeszłość i przyszłość. Przeszłość, bo zdajemy sobie sprawę z historycznej roli Gniezna, ale również przyszłość, bo rozmowa z nauczycielami to jest rozmowa o przyszłości. Przyszłości następnego pokolenia, ale również nasze wyjazdy do kilkudziesięciu miejscowości Wielkopolski to jest walka o przyszłość. O przyszłość, która się zmieni po wyborach, ale również programowo o przyszłość. Będą kolejne propozycje programowe, podobnie jak było poprzednio w województwie łódzkim. Kilkadziesiąt miejscowości, około 100 parlamentarzystów, wszędzie spotkania z ludźmi, bardzo wiele spotkań. Tutaj akurat, jak powiedział pan Ant, 3 spotkania w ciągu dnia. I dla nas jest bardzo ważne, żebyśmy się dowiedzieli, czego oczekują mieszkańcy Gniezna, ale również chcieli im przekazać, co my mamy do zaproponowania po wyborach, po jesieni 2023 roku. Przeszłość i przyszłość ma się zmieścić w jednym. Pan profesor Paweł Kowal. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Dziękuję za zaproszenie. O czym dzisiaj będziemy mówić? Przede wszystkim będziemy mówić o tym, że zmiana jest możliwa. Komu? Osobom, które chcą z nami porozmawiać. Wiemy, że im bardziej w świecie grają rolę media, media społecznościowe, tym większą rolę paradoksalnie odgrywa osobiste spotkanie, postawa, uśmiech, ale także pochylenie się i empatia nad problemami poszczególnych grup społecznych, osób. Myślę, że nauczyciele to jest temat, o którym ja chciałbym mówić. I sam jestem nauczycielem, znam środowisko nauczycielskie, mam dzieciaki, które chodzą do szkoły i wiem, w jakim kryzysie są zawody służby publicznej. Nauczyciele, lekarze, pielęgniarze, pielęgniarki, medycy ogólnie. To są takie grupy społeczne, które przeszły przez pandemię, pokazały, że mają etos, że nie jest im obojętne, ale wiele razy były kopnięte przez tą władzę i powiedziano im, nie jesteście potrzebni, chcecie za dużo zarabiać, jak chcecie, to sobie wyjeżdżajcie. Myślę, że jest czas, że jeżeli chcemy zmieniać Polskę, to w oparciu o tych, o te zawody, w dużym stopniu, które reprezentują tą służbę publiczną, ale też o tych, dzięki którym państwo funkcjonuje, czyli którzy tworzą miejsca pracy, którzy dbają o pracowników, przedsiębiorców. Także i te tematy na pewno się pojawią na naszej drodze. Dziękuję. Pan senator Kazimierz Klejn.
Szanowni Państwo, wspólnie z panem senatorem Pawłem Arntem zajmujemy się finansami publicznymi. Ja jestem przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Też w tej komisji był pan senator, dzisiejszy starosta Piotr Gruszczyński, więc te sprawy finansowe dla mnie są bardzo ważne. My zawsze jesteśmy tak trochę w cieniu, gdzie te wszystkie duże, wielkie rzeczy dotyczące edukacji, służby zdrowia, wszystkich innych rzeczy, ale te sprawy finansowe są kluczowe i dlatego wszędzie tam, gdzie mówi się o wielkich, ważnych sprawach, jesteśmy także my i tu dzisiaj chcemy też powiedzieć o tym największym problemie, jaki dotyka nas wszystkich, Polaków, wszędzie, w każdym miejscu, małej miejscowości, małej wsi i w dużym mieście, czyli inflacja, która wyniszcza całą gospodarkę, wyniszcza finanse publiczne i chcemy też pokazać, jakie my widzimy możliwości działania, aby ograniczyć te negatywne skutki inflacji. Zajmujemy się tymi sprawami podatkowymi, one też wymagają omówienia, wymagają także sporych, dużych zmian i o tych sprawach także będziemy mówili. A więc w kontekście tych wielkich spraw, o których mówili moi poprzednicy dzisiaj, będziemy zawsze dokładali swoją cegiełkę finansową i budżetową. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, którą pewnie powinienem powiedzieć na początku. Z nami są również pan prezydent miasta Tomasz Budasz, nie muszę go przedstawiać, i pan starosta Piotr Gruszczyński, ale z nami jest również pan przewodniczący Rady Powiatu, który dzisiaj występuje jako przewodniczący jednego z kół, i pan Wojciech Mikusiński, który jest przewodniczącym drugiego koła na terenie naszego powiatu. Pani poseł, jeszcze dwa słowa. Ja chciałam tylko zaprosić wszystkich na nasze spotkanie i powiedzieć dość jasno, że wszyscy są mile widziani i co więcej, każde pytanie jest dobre. Dlatego, że widziałam, że trwała jakaś tam dyskusja, że niektórzy się zastanawiali, czy będzie można zadać każde pytanie. Tak, nam można zadać każde pytanie. Nie musi być na karteczce i każdy może wejść na nasze spotkanie.